Cześć, witajcie ponownie na kanale Laros. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was serię niespodzianek, ale mamy nowe tło, nowe studio i nowe wyciszenie, także mam nadzieję, że będzie się komfortowo oglądało nasze nowe filmy. I dziewczyny, przede wszystkim testujemy dzisiaj Wasze hity. Waszych ulubieńców. Kosmetyki, które Wam się najlepiej sprawdzają i dostosowałyśmy je do naszej obecnej pielęgnacji, czyli cery mieszanej, tłustej. Także przygotowałyśmy przede wszystkim dla Was kolejną dawkę wiedzy, kosmetyków oczywiście i mamy dla Was kod rabatowy. Kod rabatowy urodziny 15 z okazji urodzin naszej szefowej. Minus 15% do niedzieli, także wszystkiego najlepszego Pani Moniko i mam nadzieję, że razem z nami będziecie celebrowały ten dzień, także zapraszamy Was na Laros, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i co, zaczynamy? Zaczynam. Tak patrząc na Waszych ulubieńców, muszę Wam powiedzieć, że przekroju tutaj mamy różne typy cery, prawda? Tak. My, posiadaczki cery tłustej mieszane, są w ogóle bardzo zbliżone cery do siebie, więc potrzebujemy dużego nawilżenia, no i w tych poleceniach na pewno będzie. Co też ważne, cera naczynkowa znajdzie coś na pewno dla siebie, zwłaszcza jeżeli chodzi o demakijaż. Tutaj prawdziwy bestseller, top of the top olejków tak. I no ja się bardzo cieszę, że ten olejek wygrał tą batalię olejkową. Zdecydowanie i pewnie Was nie zdziwi, to jest kolejny raz, kiedy go pokazuję, marka Unique. To jest olejek, który się nadaje do każdego typu skóry, prawda? Tak, mam tutaj ekstrakt nagiewka, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Dodatkowo pojawia się olej makadamia, mamy również olej canola. To jest tak naprawdę potocznie olej rzepakowy, który bardzo ładnie leczy skórę pod kątem na przykład witaminy K w składzie, ponieważ uszczelnia naczynia krwionośne bardzo ładnie na nią wpływa, więc i cera mieszana, tłusta, naczynkowa, no to jest dla mnie perfekcyjny olej, który każda z nas powinna przetestować. Ale jeżeli chodzi o dziedzinę demakijażu, to kolejnym krokiem jest oczywiście żel do twarzy. Dokładnie, więc mam tutaj markę Duetus, to jest tak naprawdę dziecko marki Sylveco, tak, można tak powiedzieć. Tak. Czyli polska marka, myślę, że... Polski producent, który ma kilka marek, tak. A między innymi Waszym hitem jest marka Duetus. Dokładnie. Mamy tutaj kwas salicylowy, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, zmniejsza przetłuszczanie skóry. Kwas mlekowy, który działa antybakteryjnie i nawilża. No i ekstrakt z nagietka, podobny tak jak w olejku marki Unique. Dokładnie. Czyli demakijaż zamyka żel do mycia skóry twarzy. A dlaczego? Ponieważ olejek bardzo ładnie zmywa SPF-y, wszelkiego rodzaju zabrudzenia, sebum, czyli no słynna zasada, olej lubi olej, prawda? Tak. A później zmywamy resztki olejku właśnie żelem i ten akurat produkt jest Waszym absolutnym hitem. On się w ogóle bardzo szybko też wyprzedaje z uwagi na cenę, skład, no i przede wszystkim dobrą jakość. Więc myślę, że też przede wszystkim odświeży Waszą skórę i ładnie zdejmie resztki makijażu. Po oczyszczaniu przechodzimy do tonizacji, bardzo ważnego kroku w pielęgnacji. Czyli nawilżanie skóry twarzy i to jest bardzo ważny krok z uwagi na to, że przede wszystkim rozpulchniamy skórę, ona lepiej przyjmuje składniki aktywne, a co najważniejsze, przywracamy odpowiednie pH naszej skórze. Dokładnie, no i jakie mamy bestsellery, tak naprawdę jakie Wy macie bestsellery, bo tutaj kierujemy się Waszymi poleceniami, więc otwieramy oczywiście fajnym produktem, który jeszcze chyba ani razu się nie pojawi na kanale, no oprócz tego setu. Tak, więc tutaj słuchajcie, premiera, debiut naszego toniku. To jest tonik marki Some By Me, który zawiera naprawdę bardzo dużą składników, które mnie osobiście zaskoczyły. I dużą mucynę. Tak, dokładnie. Słuchajcie, mam tutaj mucynę z czarnego ślimaka, która regeneruje, wygładza skórę i zmniejsza zmarszczki, liftinguje. Mamy niacem, który rozjaśnia i łagodzi, arbutynę, która wybiela i nawilża, wąkroty, która działa przeciwzapalnie, no i pią, który działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, więc naprawdę wow. Gosia w ogóle jest zachwycona tym tonikiem, naprawdę. Jak zaczęła go testować, to mówi... Aż poleciłam Magdzie w ogóle. Tak, tak, poleciła mi właśnie cały set, bo ja stwierdziłam, że skoro jestem po zabiegu dermapenem, tak. A to jest nakłuwanie skóry tak naprawdę, działanie igłami na nią, penetrowanie, no już tak taki, powiedziałam, że bardziej... Magda szalała i to bez tyczulenia. Właśnie, więc dziewczyny, żeby zregenerować skórę, to ta mucyna działa świetnie, ma takie właściwości regenerujące, tak. Kojące. I tutaj w tym secie macie i tonik, macie serum, wszystko, macie piankę do mycia skóry twarzy i też bardzo mi zaskoczył krem, bo ja go używam rano i wieczorem, zwłaszcza po zabiegu, tak mniej więcej do tygodnia, więc to jest w ogóle fajny set na wszelkiego rodzaju zabiegi, które stosuje się na skórę twarzy, albo jak macie na przykład uszkodzoną barierę hydrolipidową, tak. Przesuszoną skórę po retinoidach, po kwasach, a no my też czasami zdarzy nam się trochę w drugą stronę, jeżeli chodzi o kwasy. I ale mamy... też trądzik tak naprawdę. Tak. Mamy tu piołun, mamy tutaj właśnie mucynę, to są składniki, które dobrze działają, niacynamid. Czyli coś rozjaśniającego, przeciwzmarszczkowego, więc jeżeli macie ochotę sobie przetestować, nie wiem, na początek set, super sprawa, przetestujcie przykrojowe wszystkie kosmetyki, ale ten tonik jest naprawdę bardzo fajny, tak. Jeszcze polecałam Wam serum, tak, do kompletu, żebyście po prostu poczuły działanie tego produktu, ale krem jest naprawdę, no, dla mnie bardzo mnie zaskoczył, bo jest leciutki, bardzo przyjemny, więc ten set, rewelacja. Minus 15%, no sprzyja dziewczyny zakupom. Celebrujmy, tak. Dokładnie, słuchajcie, dziewczyny, zaszalejmy. Wasz hit, on normalnie teraz kosztuje 62 zł.
wchodzi promka, więc dziewczyny, korzystajcie. To jest tonik z kwasem hialuronowym. Mamy trzy cząsteczki, które ładnie penetrują w głąb skóry i nawilżają ją. Mamy również trehalozę. Tak, to jest składnik bardzo mocno nawilżający skórę. Dokładnie. I mamy oczywiście sok brzozowy, który jeszcze mocniej nawilża. Także połączenie wszystkich składników, które nawilżają, koją skórę. Dodatkowo mamy pantenol, który łagodzi. Tak, koi, łagodzi, również nawilża. No dokładnie. I taka fajna, lekko żelowa konsystencja, więc bardzo przyjemny. No i tak jak ja troszeczkę się uszczyłam właśnie po dermapenie, to powiem Wam, że tutaj w okolicy czułam, miałam taką delikatną skorupkę, mam wrażenie. Mm-hmm. Super, super nawilżył skórę. Także to są nasze polecenia, jeżeli chodzi o tonizację. A teraz przejdziemy do prawdziwego rozkwitu. Jest wiele serów marki Uni, które lubicie, ale chyba ranking wygrywa zdecydowanie serum różany. Jest bardzo uniwersalny. To jest kosmetyk zarówno do cery naczynkowej, do cery wrażliwej, do tłustej, mieszanej. Dodatkowo w składzie mamy galaktomycy, które działają regenerująco, tak, przeciwzmarszczkowo, nawilżająco i rozjaśniająco. Dokładnie. I pojawia się woda różana, która koi skórę, zwłaszcza jeżeli macie cerę naczynkowe. Super, bo te wszystkie pajączki, zaczerwienienia bardzo ładnie się łagodzą. No i lekka konsystencja, żelowa, bardzo przyjemna. Więc jeżeli już mówimy o rozpieszczaniu, to zdecydowanie trzeba przetestować markę. Teraz opowiemy Wam o kosmetykach, które kończą tak naprawdę naszą pielęgnację. Kojarzą znam się z filarem, czyli... taką podstawą pielęgnacji, czyli chodzi o krem. Dokładnie. Mamy dwa. Mamy takie naprawdę hity, bo i ja bardzo często używałam tego kremu, jak na przykład potrzebowałam takiej właśnie odbudowy, regeneracji. A Gosia na przykład ma coś świetnego do cery tłustej, problematycznej. Tak, mam naszą nowość, markę Duetus. Jest to krem idealny dla cery tak naprawdę tłustej, mieszanej, problematycznej, ze względu na to, że ma składniki, które idealnie sprawdzą się właśnie dla problemów tego typu cery. Olejek konopny. Tak, olejek konopny, nasz ulubieniec, mój i Magdy zresztą. To się da zauważyć, bo ja bardzo lubię w ogóle olejek Maki Creamy, który notabene się skończył, także musimy domówić, bo widzę, że go bardzo też lubicie, podobnie jak ja. Dokładnie, tak. To jest olejek, który jest niekomedogenny, czyli nie zapycha porów naszej skóry, jednocześnie regeneruje naszą barierę hydrolipidową i reguluje nasze sebum. Jeśli chodzi o składniki, które są oprócz oleju konopnego w tym kremie, mam tutaj olej z czarnuszki, który ma działanie bardzo zbliżone do oleju konopnego, oraz witaminę E, która działa przeciwzapalnie i anti-aging. Czyli mamy działanie przeciwzmarszczkowe, regulujące i mocno nawilżające, bardzo fajne w ogóle połączenie. Natomiast jeżeli szukacie lekkiej konsystencji, macie na przykład trądzik, niedoskonałości, to bardzo fajnie znaleźć ponownie mucynę, czyli śluzę ślimaka. I to jest, słuchajcie, taki składnik, który przede wszystkim działa naprawczo na skórę. Ale regenerująco. Właśnie, ale dodatkowo konsystencja jest bardzo przyjemna, bo jest leciutka, taka żelowa, wręcz wtapiająca się w skórę. Idealna też pod makijaż, więc tego kremu absolutnie nie bójcie się w pielęgnacji porannej. No i tutaj mamy przede wszystkim serię takich składników nawilżających. Jeżeli macie problemy na przykład z cerą, jeżeli wasza skóra się przytłuszcza, to ten krem będzie idealny. No a tutaj na przykład na nos możecie sobie zastosować polską markę, więc dokładnie. Myślę, że bardzo budżetowe w ogóle propozycje Wam przedstawiłyśmy, ale skuteczne. Także mam nadzieję, że tym razem te kremy pojawią się w Waszej pielęgnacji. A teraz kolejny etap pielęgnacji, czyli peeling do skóry twarzy. I to jest kosmetyk, który Wam już pokazywałyśmy przy okazji omawiania kwasów na lato. Tak, peeling to jest w ogóle tak naprawdę taki must have. Tak. Tutaj mamy peeling marki Bideskager, który jest peelingiem kwasowym. Ale który można używać latem, bo tutaj mamy kwas. Mamy kwas azelainowy, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i rozjaśniający. Kwas migdałowy, który rozjaśnia przebarwienia, pobudza procesy regeneracyjne i witamina C, która neutralizuje wolne rodniki, pobudza syntezę kolagenu i elastyny i rozjaśnia. Czyli mamy taki przeciwzmarszczkowy jednocześnie kosmetyk. Bardzo ładnie również nawilża w składzie mocznik. Tak. Muszę się skupić na tym kosmetyku, ponieważ on bardzo często zmiękcza skórę, usuwa tą szorstkość, no i jednocześnie wszystkie kwasy zawarte w tym produkcie ładnie zmiękczają skórę i odświeżają ją, bo to trzeba przyznać, że kwas migdałowy jest jednym z takich najfajniejszych w ogóle kwasów, prawda? Ja bardzo go lubię, bo on działa przeciwzmarszczkowo, przeciwzapalnie. Jest taki bardzo multitasking, można tak powiedzieć. No właśnie, a takie właśnie produkty lubimy. 6 ml wody, jedna saszetka, rozrabiamy i nakładamy na skórę twarzy. A mamy dwie. Tak, mamy dwie, trzymamy około 10 minut i raz na dwa tygodnie można sobie taki peeling zafundować, więc dla mnie mega fajne i komfortowe. Muszę Wam powiedzieć, że jestem ogromnym fanem maseczek, więc dzisiaj Wam pokażę dwie, które bardzo lubię i one się świetnie sprawdziły przy cerze właśnie trądzikowej, takiej mieszanej, kapryśnej, bo bardzo często pojawia mi się coś w okolicy żuchwy. Czasami skóra mi się zbyt mocno przytłuszcza, więc potrzebuję takich produktów regulujących, mocno nawilżających. No i mamy coś, co na pewno spełni wszystkie Wasze oczekiwania, czyli maskę propolisową marki Unique. To jest taki top of the top, jeżeli chodzi o maseczki, zwłaszcza na noc, którą możecie zostawić. I rano macie zrewitalizowaną skórę, bardzo ładnie taką zmiękczoną, odświeżoną przede wszystkim. Ona bardzo ładnie odświeża skórę. I co mi się najbardziej podoba, to to, że ona działa tak ochronnie, ponieważ mamy propolisową
propolis, czyli pro przed, i miasto polis, czyli coś, co ochrania, koi naszą skórę i działa przede wszystkim tak ochronnie, więc tworzy taką powłoczkę, która zabezpiecza skórę przed przesuszeniem i ładnie ją regeneruje i zmiękcza, więc naprawdę bardzo fajna maska. Dodatkowo mamy maskę marki Einfrom i ona nie przypadkiem się pojawia w tym zestawieniu, ponieważ to jest Wasze polecenie. Ja Wam najczęściej polecam na przykład maskę miodową, czyli znowu propolis w składzie, a tutaj mamy piołun, mamy ekstrakt z rozmarynu, który działa łagodząco na skórę. Przede wszystkim to jest maska, która bardzo ładnie walczy z trądzikiem, oczyszcza skórę i działa tak antyseptycznie. Dodatkowo w ogóle zapach mi się podoba, ponieważ jest taki no wyciszający. Nie wiem, czy to jest konkretnie piołun, ale bardzo mi się podoba ta mieszanka, ponieważ sprawia, że po prostu się relaksujemy, jak nakładamy tą maskę na 10-15 minut, a myślę, że w domowym spa właśnie o to chodzi, żeby troszkę się zrelaksować, no i finalnie wyciszyć. Dzień jest lato, więc stawiamy na co? Na kremy z filtrem. Dobrze myślicie. Akurat mam tutaj dla Was do polecenia krem marki Make Prem, który Magda ma teraz na sobie pod makijażem, więc możecie zobaczyć, jak się u niej sprawuje. Myślę, że bardzo dobrze. Jest to krem, który jest bardzo leciutki, głęboko nawilżający skórę za sprawą składników nawilżających obecnych w tym kremie. Nie pozostawia białych plam, zawiera filtry zarówno chemiczne, jak i fizyczne, więc ochrona jest na naprawdę wysokim poziomie. Myślę, że coś takiego idealnego na lato, myślę, że warto przetestować. Ale dziewczyny, to nie koniec relaksu, ponieważ pokażę Wam bardzo uniwersalny kosmetyk do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, więc jednocześnie może stanowić maskę na przykład na noc, jeżeli chodzi o długość naszych włosów, bardzo ładnie zregeneruje skórę, ale ja mam na przykład patent na ten kosmetyk po treningu. Nałóżcie sobie po prostu po kąpieli balsam marki Tizmi z rabarbarem i miętą. On przede wszystkim cudownie pachnie, to od razu zauważycie taki relaks, takie ochłodzenie, po prostu te wszystkie emocje z całego dnia zejdą i moim zdaniem to jest kosmetyk, który jak zapomnicie kosmetyczki na wyjazd, to macie balsam i tak naprawdę możecie załatwić tym kosmetykiem wszystko, ponieważ on nadaje się do skóry twarzy, nadaje się również do włosów, do całego ciała i również możecie, tak jak Wam wcześniej wspominałam, zregenerować po długości Wasze włosy. Zresztą sam producent mówi o tym, jak działa kosmetyk. Nałóż mnie na ciało, ja szybko się wchłonę i pozostawię po sobie tylko piękny zapach. Wmasuj mnie w niewielkiej ilości w całe włosy. Zrób sobie ze mnie kompres na przesuszone dłonie, łokcie, stopy. Możesz mnie używać jako kremu do twarzy i uwielbiam podróżować, więc zabierz mnie ze sobą. Także dziewczyny, mocno uniwersalny kosmetyk. Ja już ponad rok temu chwaliłam Wam ten balsam i dla mnie do kompletu super się sprawdzi również żel pod prysznic, także macie naprawdę bardzo fajnie. Dziewczyny, powiem Wam, że jesteśmy bardzo zgodne, jeżeli chodzi o takie najfajniejsze kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałyśmy, ponieważ dobrze nam się sprawdzają w pielęgnacji. Regularnie do nich też wracamy, no i wybrałyśmy wspólnie, że są Bajmi wygrało, prawda? Więc ja nie widziałam, co Gosia wybra i nagle później, aha, czyli mamy bardzo podobnie. W sensie, no, to jest kosmetyk taki lekki, regenerujący, w ogóle bardzo przyjemny dla skóry i odczujecie od razu ogromną zmianę. I ile tam jest składników, prawda? Nawet w toniku mamy arbutynę, mamy niacynamid, mamy mucynę ze ślimaka, mamy naprawdę wszystko. Tak, i przede wszystkim to, jakie te kosmetyki są lekkie i mocno regenerujące po prostu w jednym, tak? No tak. Mnie to zachwyciło, więc to jest, słuchajcie, set, który obowiązkowo testujcie. Duetus, bardzo fajna marka, nowa i przede wszystkim taka godna przetestowania, bo tak, jest budżetowa, ma dobre składy. Jeszcze z kodem rabatowym, to wow. Dokładnie, Unique, słuchajcie, Eccentric, to są nasze takie topowe bestsellery, jeżeli chodzi o produkty lekkie, uniwersalne, mocno nawilżające, a to wszystko, słuchajcie, wieńczą maseczki, więc naprawdę dzisiaj dużo ciekawych kosmetyków. Ja, jak widziałyście, po tym makijażem mam nowy filtr. Testuję, bardzo w ogóle lubię takie kosmetyki o lekkiej konsystencji. Po dermapenie powiem Wam, że rewelacja, bo jest mocno nawilżający. No i Tizmi, mój absolutny hicior z tego roku. Także bardzo ładnie pachnie. Tak, mięta rabarbar, to jest bardzo przyjemny zapach. Także dziewczyny, minus 15%. Pani Moniko, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Całych sukcesów zawodowych i prywatnych i oczywiście dużo, dużo szczęścia. Dołączam. Także właśnie, wszyscy się, słuchajcie, dołączamy z Loros i mam nadzieję, że Wy również jakiś prezencik zostawicie na dole w komentarzach. Także minus 15% z czasem urodziny 15 do niedzieli, czyli do dzisiaj. Korzystajcie z kodu, linki są do produktów na dole. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram. No i co, dziewczyny, trzymajcie się. Cześć! Anioł.